Cześć, witajcie, z tej strony Espit, was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry MMORPG Margona z sześcioma profesjami na samym starcie. Za to moją facjatę, lecz ostatnio sparingi weszły mi trochę za mocno i ktoś mnie tu lekko obtarł, ale to nic, na to nie zwracamy uwagi. Patrzmy teraz tutaj, co się dzieje. No, jesteśmy na Dreamie, jak pewnie zauważyliście. Mam tutaj nowy przedmiot, jakim jest super pierścień, który udało się tutaj powymieniać z Valerisem przez Maćkę, jakieś tam konszachty, no nieważne, nieważne. Ale jak już widzicie z opisu tego filmu, najważniejsze tutaj przed nami, patrzcie, nie druga, a jednak druga. Jeden kamyczek zlotany dosłownie przed sekundą. Drugi kamyczek kupiony. I ten również kupiony. I teraz pytanie. O, jest w tajemniczej siedzibie, jest jeszcze ten. Jest jeszcze... Bo trwa event, Sabat Czarownic. W ogóle zaraz będzie loteria, więc nic się nie martwcie. Wszystko tutaj będziecie na tym odcinku. Ogólnie musicie zostawić bardzo dużo łapek, no bo wiadomo. Są łapki, jest uśmiech. Napiszę, że idę w ogóle. Nie biłem jeszcze w ogóle tych herosów, z nich z tego co wiem spadają maskotki legendarne i jakieś tam heroiki, chyba teleporty, jak dobrze sobie kojarzę. Aż mi mikrofon wywaliło, ty, nie wiem co jest. Tak lotnąłem hero, że aż mi mikrofon wywaliło, mam nadzieję, że teraz wszystko dobrze słychać. Dobra, heros jest już tutaj, więc staniemy sobie tutaj z całą ferajną. Mam nadzieję, że oczywiście poleci coś ciekawego. Oczywiście każda legenda na odcinku jest zawsze plusowana, ale to nic. Bardzo się ogólnie cieszę, że udało mi się jakby skleić w końcu te trzy kamienie. Było bardzo ciężko, jakby próba kupienia od kogokolwiek na tym świecie kamienia graniczy z cudem, ponieważ to jest chyba jedyny serwer, na którym grałem, gdzie ludzie składają po trzy zbroje dla siebie, więc... Mimo posiadania jednej i tak nie kupię kolejnej, no bo oni chcą mieć to cały czas dla siebie. No ale to nic. Dobra, mamy dychę tutaj. Mamy dychę. Będziemy bić skrzysów. Tak się to nazywa. Zobaczymy, co z tego poleci. Herobuty. Zlokalizowanie herosa. Przyspieszajka. Fajnie. Fajne rzeczy tu lecą. Oczywiście łapiemy wszystko, bo jestem pazerny. A wiadomo, że jak się jest pazerny na itemki, to sobie trzeba nim być. Mi spadło przyspieszenie. Mi spadło 6 lotów z Gotthardusa. To mi się podoba tutaj. Jeszcze jakby tutaj Ananiel był. Czy taką grupą, to byśmy tutaj same legendy wylotali. Dobra. Ogólnie muszę teraz sobie obczaić na szybko. Oczywiście jak zwykle nie przygotowałem się do odcinka. To nie powinno was dziwić. Składanie... legendarnej zbroi Margonem. Margonem co i jak? Już czytam, gdzie to się co tutaj robi. Tutaj potrzebujemy takie tutaj pierdoły. Potrzebujemy sztabki. 20 aż ich potrzebujemy. O Chryste, panie. Faktycznie, teraz są trzy warianty zbroi. Dobra. Nowe miany Z2. I musimy się znowu dostać do Mirvenis. Zezwolenie, bla 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 bla. Ogarniemy. Na sam start na pewno będziemy musieli się wydostać stąd. Wydostać się stąd i ruszyć do depozytu, ponieważ tam powinien znajdować się jakiś, wydaje mi się, jeden wolny zwój do Mirvenis Adur lub też jakiś teleport. Wydaje mi się, że kiedyś miałem tutaj taki teleport tam. Prawdopodobnie znajdę go, oczywiście tutaj jest ten zwój, ale jeszcze sobie tutaj przeszukam. O! Właśnie o tym mówiłem. Oczywiście 2G muszę pobrać sobie stąd, pobierz. Widzicie, zostaje 50 M mi zostaje na jakiekolwiek ruchy tutaj, to jestem już tutaj biedny. Dobra. Zbroję na 300. Potrzebujemy sztabek, więc musimy iść
do Tcharina. Kuźnia Grigera. Kuźnia Girela. To jest tutaj. No bardzo szybko jednak. Dobra. Tutaj sobie stoją jakieś NPC-ty. W ogóle chciałem taką chilloutową muzyką. To jest tak chilloutowy odcinek, żeby sobie nawet nie wyobrażacie w ogóle co tu się dzieje. Dobra. Tu jest jakiś kowalski młot. I czy to jest tutaj on? Chyba nie. Tcharin to miał być. To on miał być w pracowni. Pracownia jest manufaktura. Dobra, jest lepsza. Chyba, że to trzeba... Kuźnia? A nie wiem, to jest... Dobra. Wy teraz to oglądacie, pomyślcie, Boże, ten gość gra tyle lat w tą grę. Tyle lat on w to gra i dalej nic nie potrafi. I nie będę się z tobą kłócił, drugi widzu. Masz zupełnie rację. Ogólnie moja gra jakoś nie opiera się bardzo na wiedzy. Byłem kiedyś w Garmo i był tam konkurs wiedzy, no to bardziej liczyłem na moich kompanów niż na mnie. I teraz tak, czy u nich się wymienia te zbroje? Nie. Bo ja w ogóle to powinienem do Tcharima, o do niego powinienem iść, a nie do tamtych. Zezwolenie chciałbym mieć. I co ja muszę mieć? Co ja tutaj w ogóle muszę mieć? To się jakoś... Nie, czekaj. Zbroje na zezwolenie. Potrzebujemy... Wymiana zbroi dla odpowiednich profesji jest... Melio, Dromi, Dreamy. Dobra, zgubiłem się już. Kto mi robi zbroję? Dobrze, byłem tutaj w pracowni, tylko muszę iść do Kazdrina. Kazdrin chyba ogarnia teraz te zbroje. Dobra, nie ogarniam, co tu się dzieje. Już gotowe, od 300. Ale on wymienia zbroję. Ja zaraz tu będę oglądał odcinek jakiś, coś mi się wydaje. Ha! No. Tak żem czuł, że to jest tak jak kiedyś. Czyli idziemy do Tchuzal. No właśnie, na rozlewisko Kai. Czego w ogóle nie pisaliście mi, że tak się dzieje tutaj? Ja zapomniałem, ja myślałem, że to się w ogóle wyzmieniało tak, że teraz wszystkie zbroje robi się w jednym miejscu, a tutaj jednak jest tak jak było, czyli tam gdzie robiłem. Ogólnie, z takich ciekawostek. Ostatnio na YouTubie wyświetlił mi się mój filmik ze składania zbroi również na Dreamie. Nigdy nie złożyłem na żadnym świecie swojej zbroi. Raz złożyłem Petrusowi na Dream. I dzisiaj odbędzie się to drugi raz po 6 latach. Tamtą zbroję złożyłem w marcu 2018 roku. Zapytacie skąd wiem? Otóż zrobiłem sobie delikatny research i obejrzałem sobie ten swój odcinek. I wtedy on był tanckiem, miał nick Grynrod. W ogóle jeżeli ktoś go tu z Dreama pamięta, no to możecie mi napisać jak bardzo go nienawidziliście. U niego tutaj przeczytałem, że to chciałbym wymienić 3 przedmioty na zbroję. Nie wymieniam dłużej kryształowa cyfrosu. Krasnoludy. Czyli ten temat nie był aktualizowany od 2 lat! Kurde! To gdzie ja mam iść? Czekaj. Przedmiot legendarny. Mam zbroję. Nie została ona ulepszona. Dobra. Co ja siebie w ogóle będę? Mam gościa, który się zna na tym. Halo. Ty, pytanie mam.
Jakie? Gdzie się wymienia teraz zbroje? Mirveni Sadur. Ale gdzie? Kowali. No, kurwa, domyślam się, że nie w kopcu lawy, ale gdzie? U którego? Oziu, nie idź mną, bo ja nagrywam odcinek. Za późno, już zalogowałem się. Trudno. Podajmy ci tam. Nie, powiedz mi. Nie pamiętam kto. Wpisz sobie łupinki wpisałem, nie działa. To znaczy, byłem nawet u tego skrzata. A ja najpierw mam te platynowe sztabki sobie zrobić? No tak, potrzebujesz platynowych sztabek. Dobra, potrzebuję ich 20, tak? No. To czekaj, pozostań ze mną na linii. Pozostań ze mną na linii w tym momencie. Czekaj, czekaj, 16, 17, 18, 19, 20, dobra. Mamy sztabki. I teraz gdzie ja mam iść? No nie wiem, że jakieś tych kowali, oni tam są. Ale to są ci, co tutaj jakieś Filia i Edgar, to oni? Nie pamiętam nazwy. Macie, grasz to o wiele dłużej ode mnie. Raczej więcej, nie dłużej. Nie wiem, gdzie ja mam... Bo w temacie jest napisane, że do jakiegoś Tarima trzeba iść. No to idź do Tarima. Nie, bo on nie ma takich rzeczy. Mogę sprawdzić? Nie, bo się ośmieszę. Nie, czekaj. Czekaj, nie, źle aż poszedłem. No bo ogólnie. Kiedyś wymieniał się u skrzata w rozlewisku Kai. Co poszło nie tak, że już się teraz tam nie wymienia? No w Mirveni się wymienia. Już od dłuższego czasu. Jak długiego? Długiego bardzo. Chyba długiego. No dobra, ale... Tutaj mam tych trzech gości. Ooo. Dobra, już mam. Czyli to trzeba było to mieć. Dobra. Dziękuję ci za pomoc, jak coś. Spoko. Cześć. Cześć. No. Znalazłem. Znalazłem. Tu są natanska. Tu są na łowce. Dobra, czyli to wystarczyło po prostu przyjść tutaj, mieć te sztabki. Ja tych sztabek nie miałem. Tu jest wojownik. Paladyn. Paladyn. Czyli tutaj on musi mieć ten. Jest i na tropa. My potrzebujemy tej zbroi. Dosłownie tej zbroi. No. Więc moi drodzy. To jest ta chwila. To jest ta chwila, w której dokonamy tego. W której tego dokonamy. Więc mamy 20 tego. Na pewno do tyganioła. Na pewno do tyganioła. Dobra. I... Chyba, że jeszcze jakieś inne są. Jest cebek. Jest KO. Nie, my chcemy dotyk anioła. Przynajmniej na ten moment. Dobra. Aż sobie screena tutaj, że tak pozwolicie, zrobię. I... Oficjalnie ten tropiciel zaczął wyglądać. Zaczął wyglądać jako tako. To znaczy... No tu jest jeszcze wiele rzeczy do zmiany. Do wylicytowania jest łuk. No ale tak poza tym to już wygląda znośnie. Ale żeby nie być też tutaj jakimś gołosłownym człowiekiem, udamy się na mapę eventową. Jak już wspomniałem, jest sabat czarownic. I zrobimy loterię. Czyli to co też i wy lubicie. Podejdziemy sobie do czarownicy. Zobaczymy co ona tu oferuje. Oferuje kuferki. Więc weźmiemy sobie jak zwykle 5 takich. 5 takich starczy mi idealnie. Idealnie mi starczyło. Dobra. Pik. No i moi drodzy, no mam nadzieję, że tutaj ze 100 łapek w górę będzie. No bo to jest naprawdę srogi odcinek. A my tutaj oczywiście zaczynamy otwieranie. Nowa muzyka wleciała. Zaczniemy od heroicznego. No i... I zaczynamy bardzo ładnie. Zaczynamy bardzo ładnie, elegancko. Pyk. Teraz legenda. Zauważyłem, że coś mi mikrofon szwankuje. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że wszystko wyłapuje z tego odcinka i że on będzie miał dźwięk, bo jest dla mnie bardzo ważnym odcinkiem. Wiedziałem, że tu wszystko było słychać, ale zauważyłem, że coś nim jest nie tak, więc... Mam nadzieję, że mnie wszyscy dobrze słyszycie. Dobra, dalej.
Błogo z cebekiem. Przyda się z pewnością, ponieważ nie mam wyku cebeka. Wyzwanie. Waluta, waluta. Kupon na miksturę, wiadomo. Heroiczny. No, tutaj bez szału, ale jest na kolosa. Na kolosa sobie oczywiście przerzucę na inną postkę. Co to jest? I czego tutaj w ogóle... Aha, dobra, bo to jest, że 17 dni, bo tyle będzie ten event trwał. Legendarny. Znowu cebek. Kuferek kuponów, okej. Okay. Hero. Takie heroiczne mi się zawsze podobają. Zawsze mi się podobają takie heroiczne. Uważam, że... No, jest git. Co to jest? Zwiększ błogo na exp. O kurde. W ogóle, jeszcze zanim wam tutaj, że tak powiem, otworzę. Jest dużo nowych rzeczy w kuferkach od tej loterii. Jest na przykład powiększenie depozytu. Coś na przykład bym... No, chciałbym. Są ekstrakcje, jest zmiana lokalizacji kamieni czerwonego smoka, co jest spoko. Plecaki są na teleporty, czyli na przykład zamiast kluczy tutaj możecie sobie zrobić teleporty. Tylko teleporty, więc na przykład automatycznie tutaj wam się robi dużo miejsca. No jest dużo naprawdę nowych, fajnych konfiguracji. Więc no uważam, że są zmiany w grze i są to dobre zmiany w grze. Mimo licznych kontrowersji i jakichś tam zawirowań, uważam, że na razie ma to swój dobry rytm. Dobra, hero. Trzy heroiczne i trzy esełki. To jest chyba git. Jest bardzo git, bym nawet powiedział. Uważam, że jest w pytkę. Dobra, legendarny. Kuferek kolejny. Esełka. Wiedźmy. Kliknij dwukrotnie na swoje uzbrojenia, bo otrzymać chowańca. No, chowańców już trochę mam. Dobra, jeszcze raz heroiczny. O, tutaj już bez szału. Teraz legendarny. No i tutaj też bez szału. Hajs 24M. To, co się daje na samorodki. Pył astralny i przywołanie na kolosa. I uwaga! Ostatni kuferek. Mam nadzieję, że zostawiłeś, drugi widz, łapkę wraz z subem, bo to jest opór. Ale błogo na exp jest. Podobają mi się ogólnie błogosławieństwa na exp. Zawsze byłem też tego zdania, że spoko jest robienie błoga na exp z dodatkowymi statystykami. Bo wiadomo, jak expicie, nie zawsze macie pełen eku. Tutaj na przykład spoko jest to, że będzie można sobie też tam gdzieś podnieść statystyki. Ładujemy tu esełki, pyk, pyk, tu już nie ma, tu jest i tu jest, 3000 esełek, no. Więc zostanie na jakieś tutaj pierdoły. No i co, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobał ten super turbo odcinek spontaniczny, że wpadniecie na mojego Instagrama Space King, ponieważ już wam pokażę, już wam tutaj śpieszę ze wszystkim, że na tym Instagramie opatrzcie, mamy 428 obserwujących. Tutaj w ogóle ktoś pisze coś, ale to nic, jest 428 obserwujących, więc fajnie jakbyście dali follow, nie? Byłoby miło, naprawdę. No i co, moi drodzy? Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że się wam się podobało. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapy w górę wraz z subikiem. Jeszcze raz przepraszam tutaj za moje jakieś rozcięcia, jakieś tego, ale sporty walki są niebezpiecznym sportem. Możecie zapytać innego super margotwórcę, którym jest Ale. Wiem, że ostatnio gdzieś tam chyba na zawodach sobie coś sobie jakąś kontuzji się nawalił, więc drogi Aleksie, wszystkiego dobrego i powrotu do zdrowia. Ale to nic. Możecie mu napisać serduszka pod ostatnim filmikiem. Tutaj zostawić łapkę z subem i widzimy się już następny raz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, nara!